Witajcie, rodacy. Poszukujecie niepozornej, ale szybkiej hulajnogi do miasta? InMotion Climber niejednego zaskoczy. Oto recenzja. Front opakowania, gdy ją odbierzemy, wygląda właśnie tak. Wszystko w środku jest bardzo dobrze zabezpieczone na czas transportu przez gruby, szary styropian. Z dodatków znajdziemy 2-amperowy zasilacz potrzebujący 8 godzin, by naładować akumulatory. Jest kilka imbusów z rączkami i klucze, by coś ewentualnie podkręcać. Mamy skróconą instrukcję obsługi, ale maszyna jest prosta w użytkowaniu. No a miłym dodatkiem są 2 zapasowe dętki, jeżeli te oryginalne przebijemy. Tak wygląda Climber od razu po wyjęciu i hulajka należy raczej do tych mniejszych i waży również niewiele, bo niemal 21 kg. Natomiast może udźwignąć maksymalnie 130-kilogramowego ridera, więc ta jakość aluminium, jak i zastosowanych komponentów jest tutaj bardzo dobra. Dodatkowo spasowanie wszystkich elementów jest ok. Może ta jakość spawów nie jest ładna, ale na pewno trwała. Z przodu i tyłu mamy silniki o łącznej mocy 900 W, a te w piku mogą osiągnąć nawet 1500. To dzięki nim możemy rozpędzić się do 39 km na godzinę i co najważniejsze, przy takiej prędkości czujemy się komfortowo. Nie uświadczymy żadnych wibracji ani oscylacji bez względu na rodzaj powierzchni, po której będziemy się poruszali. Hulajka ma 4 tryby prędkości. Pieszego do 15 km na godzinę, 25 albo właśnie 39, bo tyle maksymalnie udało nam się uzyskać. Przy takiej prędkości wypada mieć już na pewno dobre i sprawne hamulce, a tu producent dał nam tylko z tyłu hamulec tarczowy, linkowy, ale i mamy jeszcze hamulce w 2 silnikach. Łącznie zatem przyciskając jedną klamkę mamy potrójne hamowanie z możliwością dostosowania siły i takie kombo bardzo sprawnie nas zatrzymuje. Byliśmy wręcz zadziwieni, jak bardzo wgryza się Climber w ziemię. Sztos. Niestety producent nie dał żadnej amortyzacji. Brak tu sprężyn czy innych technologii tłumienia wybojów. Jest to zatem sprzęt głównie do poruszania się w mieście. To znaczy, gdy zjedziemy do lasu, też da się poruszać. Natomiast przy najeżdżaniu na korzenie czy inne kamienie czujemy spory dyskomfort. InMotion mówi, że przejedziemy na niej 55 km i tutaj faktycznie nie kłamał. Jeżdżąc spokojnie da się tyle uzyskać. Oczywiście w momencie, gdy będziemy mieli trudniejszy teren i non-stop będziemy wciskać manetę do oporu, no to wtedy akumulator skończył nam się po około 30 km. Oczywiście wynik ten jest zależny od temperatury czy terenu, po jakim się poruszacie, więc wasz wynik może być lekko inny. Climber przychodzi z 10-calowymi oponami, typowo pod asfalt, bo to tam czuje się najlepiej. Te są całkiem wąskie, natomiast szanuję, że pod nimi mamy wzmocnienie, by ich łatwo nie przebić. Szanuję także zadanie odblasku i LED-owego oświetlenia z przodu. Niestety te świeci bardzo symbolicznie. Owszem, dzięki niemu my będziemy widzialni, ale nie liczcie, że z nocy zrobi dzień. Z tyłu jest kolejne światło, stopu i te dodatkowo się doświetla podczas hamowania. Jest ono widoczne, ale ponownie szału nie ma. Dek tudzież podest cały jest szeroki i gumowy, więc jeżdżąc w deszczu będziemy na nim się pewnie czuć. A jak tu jesteśmy, to hulajka ma certyfikat IPX6, więc i znaczne zakurzenie czy zachlapanie jej niestraszne. Climbera bardzo łatwo się składa. Na froncie mamy duże, standardowe zapięcie z dodatkowym zabezpieczeniem. Dosłownie chwila i możemy całość złożyć, zabezpieczyć i w prosty sposób przenieść. Producent założył plastikowe wydłużone i dobre chlapacze. Sprawdzają się naprawdę ok. Kierownica jest wąska, co docenicie w miejskiej dżungli, bo bardzo łatwo się nią przeciska. Manetka pokryta gumową strukturą i żłobiona, więc chwyt jest pewny nawet jadąc w deszczu. Po prawej stronie mamy wyłącznie manetkę, by sterować gazem. Ta chodzi bardzo płynnie i precyzyjnie. Na lewej stronie również dużo się nie dzieje. Jedynie taki oldschoolowy dzwonek. Po środku znalazł się czarno-biały wyświetlacz, który elegancko wkomponowano w słupek. Ten pokazuje nam najważniejsze informacje, jak stan naładowania baterii, prędkość i czy mamy włączone światła. W słoneczne dni jest całkiem widoczny. Polecam jednak ściągnąć apkę producenta, bo to tam znajdziemy więcej opcji, jak i ustawień. Dzięki niej sprawdzimy, ile już na niej przejechaliśmy. Możemy ją zablokować, dostosujemy siłę hamowania silników, włączymy możliwość startu manetką od zera itd. Apka prosta i rozszerza zakres kustomizacji sprzętu. A czy Climber ma jakieś wady? Tak naprawdę znalazłem 2. Otóż szkoda, że tylny błotnik jest w całości plastikowy i nie można na nim stawać, co nawet naklejka informuje.
Wersje europejskie są zablokowane do 25 km na godzinę, natomiast można to obejść aplikacją z duszkiem. A czemu sprzęt nazywa się wspinacz? Otóż z prostej przyczyny, moment obrotowy pozwala nam wdrapywać się na górki o sporych nachyleniach. No i dochodzimy do ceny, 3800 zł ze strony producenta, co jest na pierwszy rzut oka dużą ceną, ale jest to sprzęt bardzo lekki i mały, więc do miasta świetnie się nadaje. 1500 W mocy i dwa silniki naprawdę bardzo szybko nas mogą rozpędzić do tych 39 km na godzinę. Klimberem bardzo komfortowo się jeździ, co było naprawdę zdziwieniem, bo tu nie ma typowej amortyzacji, a zasięg ponad 50 km chyba dla każdego wystarczy. Nie wiązaliśmy z tym sprzętem większych nadziei, ale ten sprawia naprawdę frajdę z podróżowania. Dodatkowo zauważyliśmy, że jest to jedna z cichszych hulajnóg, jakie testowaliśmy. Jeżeli zatem zależy Wam na sprzęcie, który nie rzuca się w oczy, a ma sporo mocy i dodatkowo jest porządnie wykonany, Klimbera weźcie pod uwagę przy zakupie. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!